Witajcie w odcinku numer 402, przepraszam, 403 na kanale YouTube BalticBHP.pl. Nie było nas trochę, wracamy z kolejnym odcinkiem. Wiemy, że siedzicie teraz w domach, nudzicie się, więc myśleliśmy, że nowy odcinek będzie czymś ciekawym, czymś nowym, co zapełni wasz czas, no kiedy niestety musicie siedzieć w domu i już nie macie czego oglądać na waszych ulubionych kanałach. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować tą właśnie bluzę, kurtkę Softshell marki Dassey. Jest to bluza serii Gravity, jaką już wcześniej wam pokazywałem w kilku różnych odcinkach, ale nie pokazywałem wam tego koloru. W białym kolorze przyznacie, że wygląda ona świetnie. Wyposażona w kaptur, w którym się można schować z takim fajnym daszkiem, dzięki czemu gdzieś deszcz nie będzie zacinał. Ten kaptur oczywiście można odpiąć, jeżeli ktoś nie lubi nosić kaptura. Kurtka sama w sobie jest bardzo dobrze dopasowana. Jak widzicie, jest delikatnie wytaliowana tutaj pod pachami, żeby była dobrze dopasowana. Materiał 100% poliester, 5000 mm słupa wody, wodoszczelność tej kurtki, więc swobodnie możecie pracować w niej w warunkach, kiedy jest zimno, kiedy pada deszcz, kiedy nawet leje. Ta kurtka powinna sobie doskonale z tym dać radę. Rękawy oczywiście zabezpieczone tym dodatkowym ściągaczem tutaj w środku, dzięki czemu nie będzie wam podwiewało, kiedy nad morze mocno wieje. Łokcie zabezpieczone materiałem kordura. Tu w tym miejscu, kiedy gdzieś pracujecie, kiedy gdzieś mocno coś ocieracie, tu najczęściej dochodzi do uszkodzeń. Jak widzicie, tutaj te łokcie są zabezpieczone. Fajnie wyglądają te ciemne wstawki, musicie przyznać. Tutaj już nie ma kordury, ta ciemna kordura jest tylko na łokciach. Ciemne wstawki po bokach dodają takiego sportowego wyglądu. W całości wodoodporny zamek. Zabezpieczenie tutaj dla tych, którzy noszą zarost, zabezpieczenie, żeby nie wciągało tego zarostu. Wewnątrz duża kieszonka, naprawdę duża, bo to jest cała ta przestrzeń. Tutaj swobodnie można naprawdę dość duży tablet włożyć. Po drugiej stronie jest dokładnie taka sama kieszonka. Kieszonka na smartfon lub na identyfikator z przejściem na słuchawki, dzięki czemu możecie swobodnie słuchać swojej ulubionej muzyki. Na dole oczywiście tył jest delikatnie wydłużony, żeby kiedy się nachylacie, żebyście byli dobrze tutaj chronieni. Elementy odblaskowe również umiejscowione w kilku miejscach tej kurtki. Myślę, że ci wszyscy, którzy poznali już się na marce Dassey, wiedzą, że Dassey robi bardzo dobre produkty, które dobrze się sprawdzają i które świetnie wyglądają. Ja, bo oczywiście często pytacie mnie w komentarzach pod filmami, jaki mam rozmiar na sobie. Dzisiaj mam po raz kolejny rozmiar M. Przypominam, mam 1,90 m wzrostu, ważę tam 87,5 kg, w zależności od tego, jak stanę na wadze pewnie. Bardzo fajny produkt. Polecam markę Dassey. Przetestujcie, czy spodnie, czy bluzy, czy kurtki. Myślę, że kiedy poczytacie opinie czy komentarze pod wcześniejszymi filmikami, w których pokazywałem wam produkty Dassey, no najlepszym komentarzem są właśnie zadowoleni użytkownicy. W moim odcinku na dzisiaj to już tyle. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!